Cześć, witam was serdecznie. Łącza Kalaka z tej strony. No i lecimy, słuchajcie, za ciosem, jako że wczoraj był Fisher Online, a tak, że tak powiem, pojawiają się słuchy, że za mało tego Fisher Online'a, no to dzisiaj też dogramy odcineczek z Fisher Online, słuchajcie. Znowu włączyłem grę i robi się ciemno, no ale ja nie mogę sobie pozwolić, żeby sobie tam wybierać dni. Niestety to nie Fishing Planet, więc nie możemy przestawić godziny, więc słuchajcie, dzisiaj też nocne połowy, tak jak mówiłem, będziemy polować na pstrąga, szczupaka, ale to kurde, tutaj w nocy chyba będzie ciężko, więc słuchajcie, najpierw może udamy się tutaj na tą głębinkę, rzucimy dwa grunty na jakąś tam przynętę, powiedzmy może sumową, może turkucia zarzucimy, może jakiś jesior wyjdzie, pobawimy się chwilę spinningiem i słuchajcie, udamy się gdzieś tutaj dalej, wtedy po złowieniu jakiejś tam rybki czy dwóch przejdziemy kawałek dalej, zobaczymy, czy będą jakieś może zarośnięte fragmenty, tak byśmy mogli poszukać tego węgorza, nie? Ten węgorz tutaj by był naszym jakby celem też. Byłoby fajnie na niego trafić. Słuchajcie, weźmy zadanie, co tam na dzisiaj mamy? 14 kilo pstrąga i karpiowe. Ja w sumie tego pstrąga mogę wziąć, ja sobie to tam później będę dłubał. Także nawet jeżeli nie uda się to wziąć na nagraniu, zrobić, to zrobię to już poza nagraniem. Słuchajcie, 20 karasi pospolitych skończyłem. Zaraz pójdziemy do Zdenka, tam oddamy tą misję. Ale najpierw udajmy się tutaj do sklepu. Zobaczę tutaj jeszcze nawędki spinningowe szybko. Jak wiecie, tak jak mówiłem, poszukalibyśmy czegoś takiego w pół ciężkiego. Tu mamy 5,12 do 11 kilo, zobaczcie, coś takiego, 17 kilo, to też nie jest najmocniejsza wędka, ale ona nam tutaj fajnie, że tak powiem, ma te zakresy wyrzutu, bo to jest 7,19, czyli ona by tutaj fajnie sobie obsługiwała te przynęty takie, powiedzmy, lżejsze i średnio ciężkie. Dodatkowo 10% doświadczenia, to jest casting, słuchajcie, weźmy to, szybko zmontujemy zestaw, 17 kilo. Będę miał też pod tyklenie, później może też pod jakieś inne fajne rybki. No nie ma co kitłasić tej gotówki, trzeba wydawać, kurde, testować sprzęty. Czyli tutaj jest wędka castingowa, czyli teraz musimy udać się w kowrotki castingowe. Słuchajcie, mamy tutaj takiego na 18 kilo. No to dobra, wędka 17, kowrotek 18, jakąś tam żyłeczkę 16,8 spróbujemy do tego dobrać. On ma kowrotek 200 metrów. Pół milimetrowej tak naprawdę żyłki wchodzi, czyli tutaj można dużo tej żyłki nawinąć. Tylko teraz oczywiście plecionki, a to tak skrót myślowy to jest żyłka. Słuchajcie, zobaczymy tutaj 16 kilo, 18 kilo. Fajnie by było, jakbyśmy na przykład trafili 16,8, coś takiego, żebyśmy mogli, słuchajcie, jak najlepiej wykorzystać. Fluorocarbon, tu jest też plecionki. 18, czyli kurde, wędkę mamy 17 kilo, a plecionki mamy 18. To znaczy, dopóki to jakoś tam nie zamykamy tego, to nam nie robi dużej różnicy, bo to w gruncie, żebyśmy tylko tam hamulec sobie dobrali. Tak długo, jak nie będziecie zamykać tego kołowrotka, no to nie, jakby nie ma tego ryzyka, że połamiemy wędkę. Więc tak się zastanawiam, czy wziąć na przykład 16 i mieć bezpiecznie, czy może wziąć jednak 18 i wtedy bardziej móc wykorzystać ten hamulec, który mamy w kołowrotku. A i tak nam tutaj system tej gry z automatu dobiera tą wartość. Weźmy tą 18. Tam wchodzi, ile mówiłem, 200 metrów, 0,50, tu mamy 0,30, więc spokojnie te 300 metrów żyłki powinno pomieścić w kolorze brązowy, czarny, morski, niebieski, zielony. A weźmy czarny, to chyba w każdej wodzie będzie w miarę ten czarny kolor dobrze funkcjonował. 500 monet, no już trochę kosztuje. I słuchajcie, złóżmy szybko taki zestaw. Wędki castingowe. To będziemy mieli tam gdzieś później na klenia. Na razie bez przyponu. 18 weszło nam, równo 300 metrów się pomieściło, bardzo fajnie. I zobaczcie, tutaj będziemy mieli możliwość na przykład używania wtedy tych dziesiątek poperków na klenia. Także okej. Okay. Kupiliśmy taki zestaw. Koniec końców nie kosztowało to aż tak bardzo dużo. 1600 kowrotek, 2700 wędka.
plus 500 żyłka jest ok. Teraz tak, jeszcze jedną rzecz zróbmy. Słuchajcie, udamy się na giełdę. Na giełdzie chcemy kupić tak. Chcemy kupić sobie ze dwie żaby. Chcemy sobie kupić ze dwie żaby. No bo nie chce mi się teraz gdzieś tutaj szukać tych żab. Rak chyba będzie za ciężki na tą wędkę, którą dysponujemy. I byśmy chcieli dokupić ze dwa turkucie. Ja wiem, że to są drogie przynęty, później najlepiej to tworzyć samemu. No ale jeszcze nie mamy skończonych tych misji, żebyśmy mogli turkucie sami pozyskiwać. Nic chyba więcej. Dobra. Lećmy tam na tą głębinkę, po drodze zahaczając o Zdenka, żeby nam nagrody wypłacił. Przywitajmy się tutaj na czacie elegancko, żebyś nie było, że my chamy jakieś jesteśmy. Macie, Zdenek już tutaj czeka, żeby z nami pogadać. Siema, Zdenek. Pijanyś czy nie pijanyś? No, w miarę się trzyma tutaj. Zobaczymy. Teraz Tomas nie może uciec. Picie piwa, prozit, czyli pije piwo. No, w cugu znaczy jest. Dostaliśmy nagrodę. Dostaniemy piwo, 3 namioty, 11 tysięcy ekspra. Odbierz nagrodę. I zobaczcie, Zdenek w tym momencie, jak kończyliśmy jedną jakby zadanie tutaj na tej mapie, to ma następne dla nas. Pokłóciłem się dzień wcześniej z moim przyjacielem Tomasem. Oni się ciągle kłócą. Chyba ostro chleją, później te kłótnie są. Nie, nieprzyjemna sprawa. Zresztą widzicie, jak Zdenek wygląda, nie? Powiedział, że teraz nie możemy złowić ryby klenia, a ja twierdzę, że to jest możliwe. To się dobrze składa, bo klenia jeszcze nie złowiliśmy. Czy potrafisz złowić 18 kleni? Musimy mu udowodnić, że istnieje ryba, dlatego potrzebujemy dużych ryb. Aha, czyli znowu 18 okazów klenia i znowu piwko, 3 namioty. Słuchajcie, możemy to wziąć. To się samo robi, a te namioty nam się kiedyś przydadzą, jeżeli będziemy dać na mapie faktycznie takiej, że jesteśmy daleko, nie będziemy mieli jeszcze teleportów, no to można sobie taki namiot rozłożyć i słuchajcie, wtedy teleportować się z namiotu, na przykład sprzedać ryby albo do sklepu i później z powrotem do tego namiotu. Także te namioty są fajną sprawą, zresztą teraz już chyba 3 dostaliśmy. No się gdzieś tutaj powinny znajdować z wyposażeniem, możemy sobie przeciągnąć taki namiot tutaj, bo tutaj mamy obóz trzeci, widzę z tego eventu na 7 dni, a te namioty od Zdenka są na 24 godziny, ale ich jest jakby 3 sztuki, czyli możecie 3 razy na jeden dzień w życiu taki namiot sobie rozkładać. Pamiętajcie, że jak zmieniacie miejsca, to żeby go składać, nie? O kurde, czekajcie, jak chcę się przedrzeć. O, tutaj dostaliśmy wiadomość. Szybko odpiszemy. A propos właśnie Discorda, wczoraj wspomniałem, że mamy Discorda, też tam wrzucamy screeny, jeśli chodzi, gdzie łowimy, jakie ryby, jakie trofki, z jakich miejsc. Fajny odzew, bo widzę, że sporo z was dołączyło od wczoraj. Mam, chyba tak sobie wiąże jakby to, że to jest powiązane z tym ogłoszeniem, także bardzo mi miło. Zapraszam, po to tworzymy ten Discord, żeby korzystać, żeby nas było jak najwięcej, żeby tam jak najwięcej treści zamieszczać. Słuchajcie, rzucamy w tą głębinkę, no i liczymy, że tu może jakiś jesiotr, ten jeziorny, który tutaj występuje, w urwisku, czyli 6 metrów kawałek, dalej muszę rzucić. Z tego co kojarzę, tam jest 7 metrów w maksymalnej głębokości, tylko żeby to tak było na płaskim dnie. O. Dorzuciliśmy na zboczu, kurde, no cały czas nie dorzucam. No jeszcze jest względnie rano, jeszcze siły nie te. Może teraz. 7 metrów na płaskim dnie. Dobra. Jeszcze tutaj odpisałem do kolegi, który się odezwał. Także dzięki za wrzucanie screenów. Jak najbardziej, nie tylko ja oczywiście wrzucam, zachęcam wszystkich, którzy chcecie jakby rozwijać tę bazę. Zawsze to będzie przydatne dla kogoś, kto zaczyna Fisher Online, będzie sobie mógł poklikać po tych łowiskach, poszukać mniej więcej tych gatunków. Słuchajcie, tutaj wrzuciliśmy turkucia,
Ja myślę, że tutaj spróbujmy z żabą, może jakiś sum też gdzieś tutaj grasuje. A trzecią wędką, słuchajcie, bo próbujemy spinningowo, porzucamy tutaj właśnie też może jakiś sum, może jakiś jesiot na spinning uda się trafić. Mamy tutaj te dwa grunty. Trzecia nasza wędka, słuchajcie, główka jigowa, 14-gramowa z haczykiem 5. Ta niebieski, ten Vibrotail, ja to bardzo lubię tą przynętę. Vibrotail, bardzo lubię tą przynętę, ona jest bardzo uniwersalna, dużo gatunków ryb na nią lubi wziąć. Wziąć. Zaraz nie było, że analfabeta jaki. Co tutaj bierze? A kto wie, może i te pstrągi nocą biorą. Ja tam pójdę pod tą tamę i tak spróbuję, nie? Na szczupaka raczej bym nie liczył, bo szczupak raczej w nocy chyba nie przypominam sobie, że w tej grze w nocy szczupaka złowił. Albo było to tak rzadkie, że nie pamiętam, ale no... Może nam się coś tutaj niespodziewanego przytrafić. Kolejny chyba jesiot, tak, ale też jakiś taki raczej z tych mniejszych. 4 kilo. 300 expa, wiecie co, wypuszczę. Zaraz się okaże, że ktoś powie po odcinku, że te 4-kilogramowe jesiotry to taką kasę dają, że hej. No ale nie krosną, nie? Próbujemy znowu. Może tutaj w tej głębice też jakiś sum siedzi. Sum też czasami na gumę się zdarzy trafić. Warto spróbować. Mówię, ta żaba. Żaba na suma oczywiście jak najbardziej też. Ale może faktycznie zwinę tą żabę, póki tutaj jestem, bo zaraz będziemy szli gdzieś dalej. Wiecie co? Zwinę żabę. W Turkucia to przywali jesiot i sum, także ta żaba, tą żabę na razie, słuchajcie, zwiniemy. Bym spróbował za tym węgorze. Gdyby nam się udał ten węgorz, to słuchajcie, już byśmy mieli gatunek odwinięty. Ja tutaj sprawdzę węgorza. Ogon raka w dalszym ciągu. Dobra, wiecie co? Rzućmy tą naszą wędkę lekką. Co żeśmy wczoraj używali na te krąpie. Haczyk 14. Myślę, że jak mam wziąć, to weźmie ten ogon raka. Zarzuć mi tą naszą przynętę. Mieliśmy chyba na glinie. Z tego co każe. Tak, glina mielona, kostka sera, sucha krew. Wiecie co? I ciepnę o tutaj taką siebie tutaj w tą zieleninę. Na płaskim dnie metr.
Pało na początku, czekajcie, jakie mamy 16, spróbujmy na 18, 18 jeszcze powinno być ok, jeśli chodzi o kołowrotek. Tu mamy zestaw dobrze zbudowany, wykorzystajmy to mocno, szarpie. Jak to jest jesiot, no to już na pewno nie 2 albo 4 kg, nie? Może kołodyszki. Jesiotry są silną rybą, a tu mamy też przecież nie jakiś wybitnie mocny sprzęt, no bo to jest jednak tylko 18 chyba kilo wędka kołowrotek, więc to nie jest jakieś nie wiadomo co. Weźmy trochę wędkę też do góry, żeby to obciążenie nie tylko szło w samą żyłkę, ale też niech ta wędka trochę popracuje, poamortyzuje trochę tutaj te bicia. Fajnie, fajnie, tak, takie ma podszarpnięcia. Podszarpnięcia ta rybka, no ale myślę, że ją wyciągniemy. Troszkę tam wyjeżdża, zobaczcie, takie ma momenty, że dźwięk taki trochę dziwny jest tego wyjeżdżania kołowrotka. To by twórca gry tutaj mógł delikatnie zmienić, bo... Chociaż kto wie, może gdzieś tam w kraju, w którym mieszka, kołowrotki w ten sposób tyrkotają, nazwijmy to, w momencie, kiedy ryba zawiera żyłkę z kołowrotka. Może tak być, nie wiem. W innych grach troszeczkę ten dźwięk jednak mimo wszystko jest inny. Ale tutaj też są mody. Ja chyba na swoim głównym koncie, bo tutaj właśnie, tutaj nie instalowałem, używam właśnie mody właśnie do jakichś tam zmiana trochę dźwięków kołowrotka. To brzmi to troszeczkę inaczej. No przecież jest tutaj ten Steam Workshop, także tam też zachęcam sobie w ogóle popatrzeć, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko się prezentuje. Tam może znajdziecie jakieś fajne mody, które was zaciekawią. Zresztą ja tutaj chyba też pokazywałem, nie wiem, czy tutaj chyba na dźwięki nie instalowałem, ale instalowałem na inne ikonki. W tym pierwszym albo drugim filmie z tej serii tutaj o Fisher Online przypominam wam, że tam pokazywałem chyba jakie mody mam poinstalowane, bo też wspominałem jak to wygląda z tym polskim językiem, żeby sobie zrobić polski język, że bo tutaj standardowo nie ma, ale w formie moda, nazwijmy to, jest chyba ze 3 wersje polskiego języka. Ja korzystam z... Kurde, wypadło mi z Valdiego, tak, Valdi. No i zobaczmy, co tutaj jest. W tym czasie grunty zaczarowane nie dzwonią, więc słuchajcie, wyciągamy tą rybkę, zwijamy wędki, idziemy kawałek dalej, szukamy innego miejsca, sprawdzamy inne miejsca, może znowu jakąś taką fajną, zarośniętą rzęsę znajdziemy, gdzie poszukamy tego węgorza też, no bo nocna pora, to pora węgorza. Myślę, że powinien się trafić, chyba że to jakiś sum jest, też może być, że to się nam trafi tutaj sum. Zaraz zobaczymy, ja coś plusu, ale nie. Nie zobaczyłem, jeszcze walczy pod samym brzegiem. Jeszcze nie daje za wygraną. No, zobaczymy, co tutaj nam się przyda. O, jesiotr. I to też taki wcale nie wydaje się jakiś wielki, ty, no, strasznie silna rybka. Zaraz zobaczymy, co to za model. 10 kilo, czyli to jakoś dziwnie to w wodzie wyglądało, bo on się wydawał na jakiegoś małego, ale też zobaczcie, 10 kilo, 75 cm, czy on nie jest jakiś taki super długi, ale 10 kilo to tego już bierzemy. Myślę, że on już tam parę monet może być warty. No, a ten model aż taki tragiczny nie jest, widziałem gorsze modele ryb w tej grze, też może nie jest zachwycający, ale też nie jest najgorszy. Bierzemy go do siatki, tutaj zwijamy, najpierw zaczniemy od turkucia, bo jeszcze cały czas mamy nadzieję, że ten ogon raka nam tu przyniesie jakieś węgorza, ale chyba jednak nie z tego miejsca, więc słuchajcie, zwijamy, nie wiem czy ta 14, kurde, nie będzie za mała, ale ta 14 jest opisana, że dla ryb do 6 kg, więc to powinno chodzić, ale zmieńmy na 8, o, będzie tego. No i dobra, teraz musimy, słuchajcie, udać się, może gdzieś tutaj przejdziemy ten fragment, zobaczymy co nam słychać, jakoś tu bokiem, jak guzica górska, przez krzoki. Jak prawdziwy wędkarz, słuchajcie, trzeba trochę po krzakach polatać, zaraz będzie droga, mogłem wziąć w sumie golfa, ale no jakoś tak wyszło, że lecimy z buta, słuchajcie, mam nadzieję, że się nie pogubię, dobra, najpierw musimy przejść przez drogę, dopiero wtedy będzie ten drugi zbiornik, tu cały czas jest ten pierwszy. Idziemy przed siebie, to jakiś rów, przez drogę, dobra, to jesteśmy chyba w dobrym kierunku, mieliśmy przejść przez drogę.
Słuchajcie, tu mamy jakąś taki przepływ, taka latamka. Zobaczcie, tutaj też jest takie. Oj, coś pluska się. Ale chyba na pstrągi, słuchajcie, chyba na pstrągi noc jednak nie jest dobrą porą. Jeszcze przed siebie rzucimy i lecimy dalej, słuchajcie. No, przycupnęliśmy, zobaczyliśmy 2-3 rzuty muchówką, sprawdzić, co tu się dzieje. No niestety nie dzieje się za wiele. Węgorza też żeśmy nie namierzyli, jest prawie pierwsza w nocy. Lecimy dalej, nie? Dobrze tam, ale no jest ok. Mamy jesiotra. Z tych nowych gatunków, co jeszcze nie mieliśmy, mamy jesiotra. Także jest w porządku. Tam coś cały czas chodzi po tej powierzchni. Czyli ta ryba gdzieś tam się spławia. No przed czymś ona ucieka, kurde. O, albo lina, albo węgorz. Albo lina, albo węgorz. Nic dużego. Ale tu nam nie chodzi o duże ryby. Lin. Słuchajcie, mamy lina. No i super. Mamy lina. Słuchajcie, ten paskudny, liny są tutaj paskudne, ale mamy, jest gatunek, jest odhaczony. Słuchajcie, bardzo fajnie. Ja już nie będę zarzucał. Nie będziemy tutaj, mimo wszystko, chyba nie jest jakieś super rokujące to miejsce. Na muchówkę też nic. Ja zobaczę tylko te klenie. Te klenie tutaj ludzie, chociaż nie, tu jakiś top brzuk. To płater żółki na larwy ważki tutaj łowią. A to pewnie może ze spławika jakiegoś. Fajnie by było na tego węgorza nam tutaj utrafić. Sumik kanałowy na żywca raka. Słuchajcie, może jedną wędkę będziemy na żywca rzucać. Zobaczymy, co tam w nocy się przytrafi. Teraz tylko pytanie, czy my tu brzegiem jesteśmy w stanie przejść? No spróbujmy. Jakaś ścieżka tu prowadzi, więc może będzie ok. Tu nawet mamy taki pomost, zobaczcie. Czyli coś nam tutaj sugeruje, że tutaj może fajne rybki być. Rzućmy tu wzdłuż ścinek, tu chyba są trzciny, tak? Z tego co widzę. Albo jakiś kleń zabidzony, kurde, nocny gdzieś tam. Jakby walnął, tych kleni też będziemy musieli poszukać. A tu chce aż gościu z denek, chce aż 18 okazów, więc to też tam będzie wyzwanie, żeby znaleźć miejsce na klenia. No jest tutaj możliwości. Teraz naprawdę ta mapa zrobiła się duża. Jest tych miejscówek pewnie bardzo dużo. Dobra, idźmy dalej. Tutaj nie czuję tego. Zobacz, szukajmy jakichś takich dobrych zarośniętych miejsc, gdzie byśmy mogli na chwilę te grunty rozłożyć. O, tu się chyba ścieżka skończyła, ale przedzieramy się przez las.
Tu się coś plusnęło. Tu kolejny pomost. Czy są tu jakieś takie... No tutaj niby, zobaczcie. Teoretycznie. Sprawdźmy to. Jak tu jest węgorz, no to... Nie tą wędkę. Kurde. Zamiast dwójki to trójkę nacisnąłem. Wyciągnąłem tą muchówkę. Też ogon raka. A może byśmy... Mamy rosówkę? Może rosówkę? Nie, chyba nie mam rosówki. Chociaż mam rosówkę, ale haczyk za mały, tak? Bo tutaj większy haczyk by było potrzeba. Ajajajajajaj. Dobra, zobaczmy tą kostkę sera. Tam też chyba była kostka sera, nie? Czasami się gdzieś tam zdarzało. A na trzecią wędkę... Może przetestujmy tą naszą castingówkę. Jak ona w ogóle w ręku wygląda? Słuchajcie, no tak to się prezentuje w nocy. Rzućmy tego topwatera tutaj. A nóż widelec. A nóż widelec coś tu nocą weźmie. Płynne prowadzenie. Popping. Robimy tym naszym poperkiem takie pluski. Ale to chyba nie pora na pluskanie po nocy poperami. No ale znowu pora na węgorza. Cały czas próbujemy tego węgorza gdzieś to namierzyć. Jednego chociaż nie, no bo jak mówię, no tutaj wiadomo, jak wy się bawicie tam na przykład robienie łowisk na srebro, jak najbardziej można. No ja tutaj na celu jakby tego tych naszych tutaj przygód na YouTubie, no to ja się zadowalam brązowymi medalami. Więc tak naprawdę potrzebuję po jednej rybce danego gatunku. Wiadomo, jak coś tam fajnie nam się miejsce trafi, gdzie połowimy czegoś więcej. Tak jak wczoraj na przykład tamte miejsce krąpiowo-karasiowe. No to fajnie. No ale tutaj jedna rybka tak naprawdę nam wystarcza. I lecimy wtedy dalej, nie? Nie, tutaj no ja sam nie wierzę w to, że ja to jeszcze tym bardziej z powierzchni. Raczej nie wierzę, że coś tutaj złowię na to. Za dnia jak najbardziej, może jakiś klęć by się trafił, może nawet ten pstrąg. Szczupak oczywiście tutaj przy trzcinkach z powierzchni. Szczupaki też lubią sobie zebrać. Ale teraz to chyba tego hałasu robię. Chociaż to no, kusi mnie jeszcze. Co ja tutaj mam za rzeczy? Słuchajcie, tu mamy dość 19 gramów, więc tak naprawdę te blaszki takie 12, 18. A wrzućmy taką srebrną blachę jeszcze przed siebie. I nawiniemy, jak słuchajcie, nic się nie wydarzy, to zwijamy też te nasze wędki. Jakby złodzie wychodzę z założenia, jakby miało wziąć, to by wzięło, nie? Jest przynęta na dnie, jest. Dobra, zaczynamy nawijać. Krok po kroku. I zobaczymy, czy krok po kroku coś tam na dnie, na wahadłówkę czekało o tej prawie drugiej w nocy. Obawiam się, że chyba nie bardzo, ale trzeba próbować. Dzisiaj taki odcinek zupełnie na spontanie, bo tak jako jeszcze do wczorajszego, jako tako tam coś nie można powiedzieć, przygotowałem, bo słuchajcie, dziś sprawdziłem jakoś jedno czy drugie miejsce. Tak do tego tutaj stwierdziłem, że kurde, znowu noc, a idziemy w te głębinki, poszukamy rybek. Może coś się trafi, może będzie okej. Okay. Na pstrągi za późno, na szczupaki za późno, na klenie prawdopodobnie też za późno. Więc ten taki typowo spinningowy chyba odcinek jeszcze przed nami. Ten węgorz jakby nam się tutaj trafił, to byłoby dobre. To byłoby bardzo dobre, no ale no nie ma. No próbujemy, rzucamy w te zarośnięte partie. Ogon raka zainwestowaliśmy, kupiliśmy ser tutaj, przynętę nakręciliśmy, znaczy zanętę, no nie ma, lecimy dalej, słuchajcie, przedzieramy się znowu przez burz, też ładne lilie, no ale tu powiedzmy ten obszar rzucaliśmy, tu mamy kolejne stanowisko, czyli widzicie tutaj twórca gry przewidział, że ktoś tu może na rybę przychodzić, słuchajcie, tam mamy w ogóle fajną taką wysepkę. Tu mamy fajną taką wysepkę za niedługo. Ciekawe, czy to będą takie jakieś przestrzały porobione, że gdzie będzie można rzucać na przykład stąd pod tą wyspę, nie? O, no kurde, nie, no tu się prosi aż o węgorza, nie?
Jak tu nie będzie węgorza w takich zarośninach, to ja nie wiem, gdzie ten węgorz będzie, nie? No tutaj, no kurde, no musi tutaj być, albo tu, o jest, dobra, zmieniam tą moją wędkę, słuchajcie, spinningową, bo tutaj raczej nic nie przyspinningujemy. Tu damy ten haczyk 14 i tu też chyba ogon raka, nie? I no, zobaczcie, no przecież to aż się prosi. Tu mamy nawet 2 metry głębokości, aż się prosi, że coś tu musi wziąć, no będę słyszał. Tu mamy 2. Tu mamy jedną, to się znajdujemy w tym miejscu tutaj, zobaczcie, zaraz przy drodze. A stąd w ogóle, w tą stronę, z tego jakby, nie wiem, mostu nazwać, z tej takiej przepływu. Właśnie w tą stronę rzucając też bardzo dużo pstrągów, łapałem swego czasu. I tam właśnie chciałem się z wami na pstrągi wybrać. Tutaj w pstrągi, tu też szczupaki oczywiście się trafiały. I w tą stronę, i tutaj takie są trzcinki, i tutaj też właśnie było szczupaki. No ale to na to byśmy musieli czekać do rana. No zobaczymy, czy tutaj coś przywali. No byłoby fajnie. Miejscówka, no wygląda obiecująco. No tym bardziej, że coś tu się spławia cały czas. Ajajaj. Może chociażby tak, jak mamy na 3 wędki, to chociaż na 1 wędkę, nie wiem, na głupią ochotkę zobaczyć, czy coś tu może... że tak powiem. Słuchajcie, no kusi mnie, żebyśmy coś złowili, nie? Może tutaj mamy kostę, mamy te ogony raka rzucone, słuchajcie. Tutaj nawet nie będę zanęcał. Zmienię tylko też na 14 z powrotem. I słuchajcie, jakaś taka przynęta uniwersalna. Może zwykła po prostu drzewnica, słuchajcie. Zobaczymy, co tutaj grasuje w takim, jeśli chodzi o białoryb. Bo tam kawałek dalej też się zaczyna, widzę spad. I tu już się robi 2 metry. Okej, czyli jakby tam gdzieś dalej, to jeszcze mogłoby być głębiej. No zobaczymy, czy na robaka weźmie coś w nocy. Halo, węgorz, no jak tutaj nie pływasz, to ja nie wiem, gdzie ty jesteś, nie? Nie mam pojęcia, gdzie ten węgorz w takim razie może być, jeżeli go w takim miejscu nie będzie. Ryba drapieżna, wszystko żerna, cenna, średnia, no... Na 2 kreski, czyli teoretycznie jego tam... W pewnym momencie jakąś rybkę przyniosły i oczywiście my tam chyba nie nęciliśmy, ale ja nie wiem, czy ja to nawet mam kupioną. Nie, nie mam kupionej, ale w sklepie jest, wiem, że jest jeszcze zanęta. Ona się nazywa tam jesiotr. Chyba jesiotr, tak, chyba same jesiotry, na jesiotra i czy jesiotr czeczuga. I ją właśnie można sobie też skomponować, nie wiem, dorzucić na przykład muszli, tych mięso z muszli rzecznej. Może właśnie jakiejś takiej przynęty. Czy atraktor, też jest chyba atraktor o smaku takiej właśnie muszli. To wszystko można sobie tam nawrzucać, ukręcić taką zanętę. Może te siotry by nawet większe sztuki wtedy brały. Ale to też znowu my z tym naszym sprzętem 18 kg, no to też tam nie chcemy nie wiadomo jakich gigantów łapać, no bo... to na giganty, polowanie na giganty to jeszcze przyjdzie czas, a nam chodziło tutaj, żeby złowić po prostu, zaliczyć do medalu, nie?
No niestety widzicie, no kurde. O, dobra. Już miałem mówić, no trzeba się zwijać, iść dalej, ale tu jest rybak się odezwał. Rybak. Robak oczywiście, nie? Rybak się odezwał. No rybak w nas się odezwał i łowimy rybę. A robak się odezwał. Czyliśmy karaś? No na karasie pospolite. Słuchajcie, można liczyć w każdych warunkach. Karaś ratuje nam tutaj. Słuchajcie, ratuje nam przedstawienie. Nie no, zbieram te swoje sprzęty. 3:30. Żeby troszeczkę już zaczęło się widno robić, no. Myśmy spróbowali jeszcze za tym strągiem porzucać na tej tamy, ale słuchajcie, no co mamy do stracenia? O, tu też jakie kurde. No. Czemu ja nie wiem, jeszcze lin może za bardziej za dnia, ale ten węgorz. Przy samej tamie nie ma jakichś takich zielonych momentów, nie? Bo ja bym tutaj gdzieś wrzucił, wiecie o co chodzi. Wrzucił w tą zieleninę. O, słuchajcie, dobra. Wiecie co? Zróbmy tak. Kończąc już po prostu ten odcinek, tu wrzucimy te nasze ogony raka na tego węgorza. Może on gdzieś tu przy tej tamie, tu jest jednak nurt. Może on robi sobie takiej, że tak powiem, czystej wodzie przepływowej popływać. Wrzućmy drugiego ogona gdzieś tam bardziej bliżej tych trzcinek. Zostawmy te wędki, niech one się tutaj nabierają mocy urzędowej. A my weźmy tą naszą muchówkę i zacznijmy coś tutaj może. Ale rzuciłem, że muchówkę na dwójce. Później będę miał rybę, będzie mi się mieniać. A tu porzucajmy może już faktycznie. Jako, że robi się powoli te rano 3:30. Tu cały czas zakładamy, że my łowimy porą letnią, więc zaraz powinno zresztą widać, tam troszeczkę widnieje. Może już te pstrągi się obudzą. Jeszcze jakbyśmy jakieś tu pstrąga dorzucili, to tak zupełnie ten odcinek stracony by nie był. Słuchajcie. A przy okazji może ja bym właśnie jakieś tam... No na jesiotra pokazałem miejsce, więc tam podejrzewam, że tam będzie pewniak, nie? Tam będzie miejsce na jesiotra pewne. Tam podejrzewam, że też możecie suma tego złowić albo jednego, albo drugiego, czyli tego kanalarza kanałowego, albo zwykłego, pospolitego. Tam podejrzewam, że też by mogło być, nie? Jeżeli nie z rzeki, gdzieś z tych głębinek, no to tam no właśnie na tej jakby to nazwać tej sekcji stawowej. Bo teraz zobaczcie, tu wszędzie są przepływy, nie? Czyli tak naprawdę tutaj też jakby ta rzeka przechodzi w takie dwa stawy i zakręca, idzie dalej. Czyli te ryby mają tak naprawdę możliwość pływania czy z rzeki, wpływając w ten jakby nazwijmy to staw. Z tego stawu mogą sobie gdzieś tam dalej płynąć, więc to nie jest tak, że to jest zamknięte jakby obiegi, nie? Cały czas ta woda się porusza. No niestety strągi się jeszcze w wodzie nie poruszają. Chyba, że ta mucha, czekajcie, jeszcze raz zerknę. Strąg, osa, larwa biała, osa. Widzę, że on może osę. Może te czeskie pstrągi lubią osy. Dobra, mam osę. 4:00 rano. No już prawie widno. Słuchajcie, prawie widno. Jeden pstrążek i już będziemy zadowoleni. Wiem, że wcześniej. No ale znowu... Jak to czasami mówię, nie myli się tylko ten, który nic nie robi. My tu żeśmy starali się złowić. No niestety sprawdziliśmy, że na pstrągi to nie jest dobra pola noc. Mimo, że wiedziałem, no to słuchajcie, to jednak jest wszystko, jednak mimo wszystko to jest gra. Różne dziwne rzeczy się potrafią przydarzyć. Zresztą pamiętacie, byliśmy kiedyś w Russian Fishing jeszcze. Na sandaczach, nie? I też zakładałem, że nocą sandacze będą brały lepiej, no a jak się okazało w Russian Fishing jednak biorą w dzień lepiej, no mimo, że w prawdziwym życiu sandacz w dzień też weźmie, no to jednak noc czy zmierzch, czy tak powiedzmy właśnie nad ranem jeszcze jakieś ciemno, no to uchodzą za najlepsze czasy na sandacza, nie? No to Russian Fishing ma co do tego odmienne zdanie, tam się łowi lepiej sandacze w dzień niż w nocy, nie? To tutaj kto wie, no może Wolf ustawił tak, że pstrąg rzadko, bo rzadko, ale w nocy też weźmie, nie?
Ale jednak niestety chyba nie. Tylko teraz pytanie, czy... No, tak patrzę kątem oka, rzucam na nagranie. 41 minuta. Słuchajcie, jesteście już ze mną 40 minut, więc... Teoretycznie, no ja robię takie odcinki godzinowe, mimo że no, czasami chciałbym zrobić trochę bardziej intensywny, ale może krótszy. Ale no widzicie, jak to wychodzi. No. Szczególnie jak człowiek nie wypatrzy wcześniej jakieś miejsca, w którym chciałby konkretnie połowić i wie, że tam jakieś fajne rybki występują. No bo wtedy można się wyłowić w 15-20 minut, słuchajcie, pokazać, co ma się chce pokazać, trochę pogadać. Ale jak się idzie tak, że tak powiem, na przygodę, bez przygotowania, no to tak to później wychodzi, nie? Szczególnie, że ja jakieś mam ogromne szczęście do tego, żeby zawsze trafiać, jak jest noc, nie? Zawsze jest noc, jak wchodzę do gry. A tu jeszcze w odróżnieniu właśnie od Russian Fishing, jak takie robimy porównania też, no to tutaj mamy system nocy i dnia po godzinie, nie? Czyli... Jest rybka, czyli godzina trwa dzień, godzinę trwa noc. W Russian Fishing jest to mniej więcej po pół godziny, czyli cały cykl dobowy jest jedną godzinną, nie? Także tam ta noc jednak dużo krócej trwa. Zobaczcie, i kręcił nas korbą, nie? Czyli jakaś większa rybka. Bo gościu nie nawija ręką, tylko kręci tym swoim kołowrotem. Czyżby pstrągi wstały? Słuchajcie, muszę trochę zgasić latarkę, bo baterie wyczerpane, niech się trochę zregenerują. Nie, dlatego zrobimy tajemnica, nie wiemy co to za ryba, słuchajcie. Ona gdzieś jest pod nogami, spróbujmy ją podebrać. Wciskam spację, tam w ciemno. Jest! Jest! Pstrągi wstają, mówiłem, że to są pstrągi. Widzicie, warto było czekać. Okaz pstrąga 3 kg. To jakby takie trójki się trafiały. To ja tutaj tą misję dobową na pstrąga, to... Bardzo... O, patrzcie, co się dzieje. Ty, pstrągi obudziły się. 4:30, pamiętajcie. 4:30 można przychodzić na pstrągi. Dobra, odcinek uratowany. Mamy jesiotrę, mamy gina, mamy pstrągi. Szkoda, że nie ma tego węgorza, ale na tego węgorza jeszcze przyjdzie czas. Chyba, że ja go gdzieś tam kiedyś przypadkiem... Słuchajcie, przypadkiem złowię... No to wtedy was poinformuję po prostu, gdzie ten węgorz mi wyszedł. No bo znowu taką całą zasadzkę, całą nocną na węgorza i nie złowić węgorza, no to będzie film tragedia, nie? Jednak mimo wszystko trochę tej akcji byście chcieli zobaczyć. A wiecie co jest najlepsze? Że tutaj też potrafią być szczupaki. O, mamy znowu branie. Tutaj po tej stronie też się trafiają szczupaki. Po drugiej na pewno, ale tutaj chyba z tej strony, jak sobie tak pamięcią spróbuję przypomnieć, też mi się zdarzyło parę szczupaków złowić, tylko bym musiał zmienić przynętę, słuchajcie, nie na osę, tylko na tego streamera, czyli na tą mokrą muchę, która schodzi jakby pod wodę, nie? I wtedy tam można też, na tą przynętę można szczupaki jak najbardziej łowić na muchówkę. I wiecie co, jak jeszcze poczekam, aż troszeczkę się rozwinie. O! O, co tu się? Która? Czy to będzie, czekajcie, dwójkę mam w ręku? To będzie trójka. Dawaj pan. Proszę węgorz. Aż włączę latarkę. Proszę. Bądź węgorzem. A, jesteś linem. No dobra, no. Widzicie, jak sobie przyjdziecie z muchówką, to tutaj dla cierpliwości można sobie rzucić. Rzucić sobie można ogon raka, liny wychodzą. A słuchajcie, a tu gdzie są liny te zwykłe, to podejrzewam, że jakaś tam szansa też istnieje. Istnieje też szansa na tego złotego lina. Trochę nam się latarka kręci kołowrotem, dobra. Duży pstrąg, albo szczupak. Dobra, trochę się zaczęło dziać. No, zacząłem się cieszyć, no bo odcinek uratowany, nie? Już mi nikt nie zarzuci, a ty, kurwa, że się pan 40 minut pierdzielił, a nic nie złowiłeś. No, słuchaj, łowię. Także jest ok. Miejsce działa. Kiedyś tu byłem tam z 2 razy na pstrągach. Były. Teraz też są. Jest ok. Z drugiej strony pstrągi. Znaczy, z drugiej strony można z szczupaka jak najbardziej. Czekajcie, co tu mamy? Nie, to jest pstrąg. Jest ok. Jest pstrążek. Jest pstrąg. Ale słuchajcie, bo no ja już tych pstrągi chcę dokończyć po prostu już poza nagraniem. To mi tak aż mocno nie zależy, by teraz ciosać całe pstrągi. Spróbujmy zobaczyć, czy faktycznie
Jest ten szczupak jeszcze. Założyłem tego streamera M1. Tu są takie czcinki, nie teges. Można sobie to będzie tu rzucić, poprowadzić trochę po tej zarośniętej części. Rzućmy to tam. Poszło w trzciny. Poszło. Teraz słuchajcie, zobaczymy, czy prowadzącą przynętę, która schodzi no pod wodę, nie przywali nam w to jakiś szczupak, nie? No pstrąg jak najbardziej też może być, ale tu już jest szansa, że na przykład też przywali szczupak, nie? Klenie na muchówkę jak najbardziej też, tylko trzeba by znaleźć miejsce właśnie, gdzie te klenie występują. I klenie z powierzchni przecież, z powierzchni na chlebek na przykład, czy na jakieś małe woblerki to fajnie biorą, więc dlaczego miałby nie brać i na muchę, nie? Też pewnie gdzieś by je znalazł, nie? Teraz widzicie, no za dnia jest jednak więcej możliwości, więcej tych gatunków za dnia żeruje. No, chciałem wam udowodnić, że złowię szczupaka w tej zarośniętej części. I co? I jajco. Ale to, słuchajcie, pierwsze śliwki, robaczywki. Rzućmy na otwartą wodę. Może szczupaki, one dopiero muszą napłynąć tutaj do roboty. Tutaj pracują w tej zarośniętej części, ale mieszkają pod wyspą na przykład. Zobaczcie, tak. O, dobra, coś mamy. Coś mamy. I co to jest? No nie jest to jakieś wielkie bydle, bo ciągnie ręką tą żółeczkę. Więc tak jak wam mówiłem, po tym też możemy rozpoznać, czy mamy coś dużego, czy nie. No bo tutaj duże ryby nawijane są kołowrotkiem. Mniejsze są podciągane ręcznie. Ręczna robota. Ale czy to będzie mały szczupak, czy mały pstrąg? A może kleń? No nie jest to szczupak i jest to mały pstrąg. No dobra, dobre i to. Do zadania dziennego. Zawsze jakieś tam 300 gramów. O nie, to kilogramowy, nie był aż taki super mały, nie? Słuchajcie, jeszcze jeden rzut. Jeden rzut. Przejdę na tą drugą stronę, zobaczę tam. Bo tam wiem, że na pewno szczupaka wyłowiłem. To wam jeszcze pokażę tą drugą stronę. Oczywiście można by tutaj, nie wiem, spróbować gumą łowić, czy wahadłówką. Jak najbardziej wtedy możliwe, że te szczupaki nawet by lepiej tutaj brały, nie? Pstrągi na pewno są. Szczupaki też się trafiały. Zresztą szczupak w tej grze, to mi się wydaje, że... Znaczy w tej grze, no na tej mapie to praktycznie jakieś takie trzcinowiska. To każde takie trzcinowiska, gdzieś tam zarośnięte też fragmenty wody, to jest bardzo duża szansa, że właśnie szczupaka spotkacie. I to często wcale nie takiego małego, tylko konkretne szczupaki. Dobra, tutaj nie wziął nic. Chodźmy, kończąc, tu cały czas sobie tam, że tak powiem, się naciągają te wędki. I gdyby było tak, że skończę zaraz nagrywać, bo to też często mi się trafia, i zaraz tu przywalą trzy węgorze na dwa brania, no to w następnym filmie was po prostu poinformuję, że z tej tamy wyszedł węgorz. Zobaczcie, tu jest też fajne miejsce. To w ogóle możecie sobie wypożyczyć łódkę. Możecie sobie wypożyczyć łódkę i na przykład zrobić też trolling, nie? Możecie sobie tutaj trollingować wtedy łódką po tej rzece. Ale tutaj były takie właśnie trzcinki. Tutaj pamiętam, że kiedyś przy tych trzcinkach, czy na muchówkę właśnie z tym streamerem, czy na jakąś tam blaszkę, czy obrotówki nawet takie większe, to tutaj właśnie wychodziły mi też szczupaki. O, coś mamy. Coś mamy i zobaczmy, co to jest. Nie jest to nic dużego. To od razu wam mówię. To w ogóle się może okazać jakąś płocią chyba. Tak, płoć się skusiła tutaj na naszego robaczka. A, jak najbardziej. Czemu nie? No bo to też taki przypomina owada jakiegoś. Białoryb też przecież lubi sobie robaczka, czy jakiegoś tam innego... inne dziadostwo zjeść, no to... To jest fajne, że na muchówkę też możemy właśnie białoryb złowić. To coś jak na wackit, na te łoki, to ja to na to mówię wacek. Jeśli chodzi o spinning, to właśnie tutaj na muchówkę też właśnie często możemy złowić nie tylko ryby drapieżne, ale właśnie i też te spokojnego żeru. Chociaż tam spokojny żer. Jak widzicie, płoć głodna z rana, to i streamerka 4-gramowego sobie w
musieli poszukać w przyszłości takiego miejsca typowo linowego, gdzie faktycznie więcej tego lina jest. No bo jak będziemy chcieli złowić tego złotego, słuchajcie, no to musimy znaleźć miejsce, gdzie jest dużo, dużo zwykłego lina, tego powiedzmy, nazwijmy go normalnego. A przy okazji podejrzewam, że ten złoty lin gdzieś tam też między nimi jakieś pojedyncze sztuki się będą trafiać. Ale to już jakaś tam przygoda na kolejne odcinki. Nie ma, na gumę też nie chcę wziąć szczupak. Może blaszki, ale to już nie ma czasu na to, żeby testować. Słuchajcie, taka to była przygoda. No, znowu nocna, nie? Następne odcinki po prostu, jak będzie noc, to nie będę nagrywał, tylko poczekam, będę starał się poczekać do rana, jak będę miał możliwość, żeby właśnie poczekać. Dogram to do rana i ten... I wtedy tak będziemy się bawić. A właśnie, jeszcze jedna rzecz, bo mi to właśnie przyszło do głowy. Wczoraj tutaj gdzieś tam, pamiętacie, gdzie łowiłem, to tam później drugim razem, już poza nagraniem, też podjechałem jeszcze chwilę na rybach, sobie stałem i spotkałem po drodze tam idąc cebulę. Spotkałem cebulę, no dziwnie to brzmi, ale to znakiem tego, że nie tylko Białoruś jest, jeśli chodzi o warzywa, ale gdzieś tu na tych Czechach wychodzi na to, że na Czechach też, nie, no niestety grunty stoją jak zaczarowane. Gdzieś tu na Czechach też można jakieś tam warzywa do tych gotowania pozbierać. Także miejcie to na uwadze, gdzieś tam się rozglądacie, jak przemieszczacie się. Są warzywa, może gdzieś w tych odcinkach bardziej bliżej lasu, czy gdzie jest więcej drzew, może jakieś grzyby też występują. Nie mam tego sprawdzonego, na pewno jest cebula. A czy jest coś więcej, no to już musicie mi napisać w komentarzu, czy żeście tutaj na Czechach jeszcze gdzieś indziej jakieś warzywa spotkali po drodze, gdzieś tam chodząc, nie? Dobra, słuchajcie, ja się biorę się za łowienie tych pstrągów w dalszym ciągu, żeby to zadanie dzienne skończyć. No i żegnam się z wami, mam nadzieję, że wam się podobało. Słuchajcie, do następnego razu, do usłyszenia, trzymajcie się. Ja sobie tutaj przerzucę jeszcze przy was na muchówkę. Trzymajcie się, do następnego, hej.